suwerenna Polska może być tym elementem zrzuconym z sań przez Prawo i Sprawiedliwość. Minister Bodnar i prokuratura nie mogą sobie pozwolić na ostentacyjne łamanie prawa. Prawdopodobnie pan prezydent nie porzucił jeszcze myśli o tym, że mógłby być aktywny w stosunkach międzynarodowych po zakończeniu swojej prezydentury. Pisano konstytucję na dobre czasy, a przyszły złe. Państwa gościem doktor habilitowany Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Leworządność, bodnarowcy, dużo neologizmów w polskiej polityce ostatnio, panie doktorze. Jak pan ocenia tę umiejętność obecnej opozycji? No, językowo naprawdę imponująco, powiedziałabym, z pewną ironią. Tak, jest dużo, ale pani redaktor pozwoli, że zacznę od czegoś innego. Dzisiaj jestem bardzo zadowolony, że mogę ugościć u pani właśnie dzisiaj, 2 kwietnia. A, 27 lat. 27 lat od uchwalenia konstytucji. Urodziny konstytucji, będziemy o niej bardzo mówić ważny, dzisiaj. Bardzo tak. Ważny element. Natomiast rzeczywiście dzisiejsza opozycja wymyśla coraz to nowe elementy, aby opisać obóz władzy, żeby zrobić to w sposób właściwy według niej, grzeczny, ale niestety wbijając ostre szpile. Czy pana zdaniem ma powody do niepokoju, czy nawet bo ślady paniki niektórzy widzą wśród polityków suwerennej Polski w kontekście tego, co dzieje się od tygodnia, bo dzisiaj dokładnie mija tydzień od tych akcji funkcjonariuszy ABW i prokuratorów? Tak, ja stawiam bardzo ostrożną hipotezę. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że ona jest do szybkiego zweryfikowania, że suwerenna Polska może być tym elementem zrzuconym z sań przez Prawo i Sprawiedliwość jako element ciążący tak naprawdę tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Zresztą ja nie wiem, czy mogę nadal używać tego określenia, bo wydaje mi się to już nieadekwatne do sytuacji. Ale suwerenna Polska jest elementem coraz bardziej ciążącym Prawu i Sprawiedliwości, które chciało wyjść przecież w ostatnich tygodniach z kampanią na tak. Pozytywną, otwartą, a suwerenna Polska i te złogi, które się zgromadziły, szczególnie wokół tego ugrupowania i związane są z Funduszem Sprawiedliwości, ciągną tu te koncepcje. Czyli bardziej opłaca się pana zdaniem dzisiaj PiS-owi funkcjonować w polskiej tej przestrzeni polityczno-publicznej bez Zbigniewa Ziobry i jego ludzi niż z nimi? Ja powiedziałem, że nie chcę szybko weryfikować tej hipotezy, ponieważ uważam, że różne scenariusze są otwarte, ale myślę, że poważnym jest scenariusz, że Prawo i Sprawiedliwość spróbuje funkcjonowania bez suwerennej Polski i być może pierwszym sprawdzianem będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Bitwa tam o miejsce na listach podobno jest bardzo zacięta. Jest zacięta i myślę, że to jest jeszcze wciąż wszystko otwarte. No, drugim elementem może być scenariusz oblężonej twierdzy, to znaczy atakują nas jako obóz prawicy, a przecież w suwerennej Polsce są nasi bracia i nasze siostry polityczne, więc będziemy jako PiS bronić tego ugrupowania. A jak pana zdaniem zareagują wyborcy, jak to całe zamieszanie, w cudzysłowie tak to nazwę roboczo, wpłynie na wyniki wyborów samorządowych? Czy te wszystkie rozliczenia, te zatrzymania, aresztowania, bo to przecież 3 osoby, wcale nie mało, czy to wszystko, co się wydarzyło, powrót Zbigniewa Ziobry, to, że on mówi, że nie gra chorobą, a jednak jest wrażenie, że trochę to robi. Czy to wszystko wpłynie raczej na korzyść środowiska Zjednoczonej Prawicy, czy raczej na korzyść obecnej władzy, która to według wyborców wypełnia swoje zobowiązania przedwyborcze i tych rozliczeń rzeczywiście dokonuje? Czy jednak bardziej zadziała na zasadzie, no, biją naszych, więc musimy ich bronić, idziemy głosować, że spowoduje to mobilizację po tej prawej stronie większą? Akurat, panie redaktor, wybory samorządowe to bardzo specyficzne pole do sprawdzenia tego. Wielopoziomowe, rządzące się swoimi prawami. Ja uparcie powtarzam, że na poziomie gminnym i po części tak naprawdę powiatowym te podziały partyjne nie odgrywają znaczącej roli, a nawet bardzo małą rolę odgrywają. Myślę, że obserwując chociażby własne podwórko gminne, widzę, że nie ma ten podział. Czyli to nie wpłynie pana zdanie? To wszystko, co zobaczymy, ale powiedziałem, wiele poziomów. Warszawa może być takim rodzajem próbnika,
Tym bardziej, że mamy do czynienia z bardzo ciekawym pojedynkiem, być może kandydatów na prezydenta RP w przyszłości, w 2025 roku, więc te no tak, bo i Tomasz Bochański i Magdalena Biejat są wymieniani wśród ewentualnych przyszłych kandydatów. Więc Warszawa jest specyficzna. No i poziom sejmików w województwie jest też specyficzny, bo tutaj ten podział partyjny odgrywa rolę. Nawet jak jedziemy ulicami miast, miejscowości, to widzimy dokładnie. Jeżeli wiszą plakaty dotyczące gminy, nie ma tam żadnego emblematu partyjnego. Jeżeli patrzymy na... Szczególnie w przypadku polityków PiS właśnie. To jest też mechanizm trochę ukrycia się. Patrzymy na banery dotyczące wyborów do sejmików. Oczywiście, że aż bucha to podziałami partyjnymi. Ale czy pana zdaniem te wybory samorządowe będą takim plebiscytem, takim papierkiem lakmusowym dla rządów premiera Donalda Tuska? Bo on mówił na którymś ze spotkań ostatnich z wyborcami, że właściwie to dzieło jeszcze nie zostało dokończone. To się nie domknęło 15 października. I czy tak naprawdę według pana wyniki tych wyborów samorządowych będą takim tak lub nie, tak lub wątpię dla rządów Tuska, czy nie? Uważam, że tylko po części. Tylko po części. Że tylko po części i jeżeli już, to możemy spojrzeć właśnie na poziomie województw i sejmików województw. Będę uparcie powtarzał, że na tym niższym poziomie rządzimy się trochę innymi Tak, no ale prawami. Możemy się skupić na sejmikach i tych kandydatach na... Tak, oczywiście. Natomiast Parlament Europejski będzie, myślę, poważniejszym elementem sprawdzającym. Tym bardziej, że będzie jeszcze dalsza perspektywa czasu, coraz dalej od terminu wyborów, a więc teoretycznie więcej można było obietnic wyborczych zrealizować. Przy okazji teraz zobaczymy, czy wyborcy zrozumieją, że nie da się tych na przykład 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej przełożyć na realizację obietnic, ponieważ obiecywała to koalicja. Nie cały rząd. Rząd jest złożony, skomplikowany. Różne ugrupowania, różne projekty przedstawiały, więc trudno powiedzieć, że mamy zrealizować akurat 100 obietnic Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli już rozliczać, tak rozumiem, z umowy koalicyjnej. Tylko z umowy koalicyjnej, ale no, ja nie wiem, czy przeciętny wyborca chce się, że tak zagłębiać. Powiem, zagłębiać aż tak bardzo w te niuanse. Myślę, że premier powinien o ten przekaz zadbać, żeby powiedzieć, jesteśmy złożoną strukturą, realizujemy z zakresu wszystkich programów wyborczych to, co się da najszybciej. A wracając jeszcze do sytuacji związanej z tymi rozliczeniami, z tą akcją ubiegłotygodniową. Czy pan jako obywatel, ale także osoba, która zajmuje się konstytucją, bo tutaj na konstytucję też się powołuje suwerenna Polska, mówi, że to jest złamanie konstytucji, złamanie prawa, gangsterskie metody, że tak nie wolno, że trzeba było uprzedzić, że to w ogóle skandal, szok i niedowierzanie, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w poszczególnych domach i mieszkaniach polityków. Czy pan ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu działania przez służby i przez prokuraturę? Czy nie zauważył pan żadnych symptomów czy sygnałów, które mogłyby świadczyć o jakimś bezprawiu w tym kontekście? Ja myślę, że no po pierwsze nie chcę za bardzo wgłębiać się w ten problem w takim ujęciu, że nie jestem specjalistą od procedur przeszukiwania i wchodzenia do mieszkań. Natomiast mam pewne przekonanie, że minister Bodnar i prokuratura nie mogą sobie pozwolić na ostentacyjne łamanie prawa, bo byłoby to zaprzeczenie tych wszystkich wartości, które niosą. A opozycja krzyczy głośno, bo oczywiście, bo tak będzie. Natomiast ja opozycji przypomniałbym szereg różnego rodzaju działań służb, przeszukań, chociażby w domu państwa Czarzastych. I były to niezwykle brutalne metody. Nie wspominając o pani Blidzie, metody. Prawda, sprzed lat. No, też za czasów PiS. To jest bardzo tragiczny przypadek. Ale wpisuje się w szereg takich elementów. I zastanowił się bym najpierw nad tym, co się działo przez ostatnich 8 lat. Tutaj nie ma niczego takiego, co by budziło dalej idący niepokój. A służby zawsze działają z pewnego zaskoczenia.
A ten powrót do aktywności publicznej Zbigniewa Ziobry bardziej mu pomoże, czy zaszkodzi, jak pan sądzi? Nie wiem, na ile to będzie stałym powrotem, bo ja rozumiem, że w sytuacji, kiedy sprawa dotknęła bezpośrednio jego i jego rodziny, no pojawił się w tej przestrzeni publicznej. Trochę mnie zaskoczyło, bo no, po pierwsze nie wiedziałem, że służby dokonają wejścia do domu ministra Ziobry, a po drugie myślałem, że on jest za granicą i leczy się po prostu, więc było to pewne zaskoczenie. I teraz nie wiem, czy to będzie na stałe, bo zaraz po tym wydarzeniu tak naprawdę koledzy z kręgu tego najbliższego kierownictwa suwerennej Polski jakby tę robotę polityczną ciągnęli. Były konferencje prasowe i to przecież europoseł Jaki krzyczał na dziennikarzy, a nie minister Ziobro. Dzisiaj nadal się oburza. Nic się, jeżeli chodzi o ten przekaz, nie zmienia, że niczego nie udowodniono, że gangsterskie metody, że zarzucano szereg różnych spraw, które się nie potwierdzają. No i to tak wygląda ta dyskusja. No, nie potwierdzam się, bo trudno w ciągu kilku dni tak naprawdę pokazać całość problemu. Sprawa jest tak rozwojowa, jest tak skomplikowana, że my prawdopodobnie na rozstrzygnięcie będziemy czekać długie miesiące, zanim cała ta prawidłowość, a właściwie nieprawidłowość funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości nam się ujawni. Zresztą też można by było, wyzłośliwiając się lub też właściwie przypominając, kto był największym orędownikiem tak zwanych tych aresztów tymczasowych, prawda, to no właśnie za czasów pana Zbigniewa Ziobry szczególnie dużo tego typu przykładów. Ale dobrze, to już jest temat na zupełnie inną dyskusję. Prezydent wetuje ustawę, która miała wprowadzać tabletkę dzień po. Tłumaczy, że to ze względu na dbałość o zdrowie młodych dam od 15 do 18 roku życia. Mówi, że dostał także podpisaną taką petycję z prośbą o weto przez 30 tysięcy osób. Nie będę pana pytała, czy prezydent pana zaskoczył, czy nie, bo pewnie nie zaskoczył, jak sądzę. Ale czy w ogóle decyzje jakiekolwiek, które podejmuje dzisiaj prezydent Andrzej Duda, jakoś wpływają na jego pozycję, na jego poparcie, jego najbliższego środowiska? Czy te jego weta, czy te jego tak lub nie w rozmaitych sprawach w ogóle mają dzisiaj pana zdaniem jakieś przełożenie na sytuację na polskiej scenie politycznej, czy nie? Czy wszyscy są tak przyzwyczajeni, że w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi? A jednak może panią redaktor zaskoczy odrobinę. No. Chociaż, bo zaskoczył mnie pan prezydent. Jednak. Ale nie tym, że zawetował tę ustawę, tylko tym, że on spotkał się wcześniej jednak z reprezentantkami różnych stron tego dyskursu na temat ustawy. No, taki teatr, ustawy. Panie doktorze, no, to już nie pierwszy raz u prezydenta taka sytuacja. No, to jest takie skupianie uwagi trochę wokół siebie. No. Ja nie wiem, pan myśli, że to merytoryczne było podłoże chęci tego spotkania, czy jakieś inne? Nie, to jest jedna rzecz, ale zostało to w jakiś sposób nagłośnione. Prezydent zadbał, jego urzędnicy zadbali, żeby jednak dotarło do opinii publicznej w sposób wyraźny, że on spotkał się z tą drugą, skrajnie przeciwną stroną. Oczywiście zrównoważył to tą petycją 30 tysięcy obywatelek i obywateli. No jeszcze uzasadnienie, to pani minister Paprocka chyba mówiła wyraźnie, właśnie z istoty swej pan prezydent nie jest przeciwko tym rozwiązaniom, tylko chodzi mu o kryteria wiekowe, bo to go najbardziej zasmuciło. No ale jakoś od 17 roku pan prezydent się nie zajął kwestią tabletki dzień po dla kobiet powyżej 18 roku życia. Panie doktor, to jest takie wszystko. To jest dyskusja tak naprawdę, na ile to jest prawdziwy frasunek, na ile to jest wybieg, ale ja myślę, że otoczenie pana prezydenta zadbało, aby poszedł do opinii publicznej pewien przekaz, że pan prezydent próbuje być arbitrem, że on próbuje rozmawiać z różnymi ośrodkami i że on mówi, o właściwie to ja nie jestem skrajnym przeciwnikiem, tylko pewne elementy powinny być spełnione tutaj. Natomiast to, że zawetował, no nie dziwi mnie to, bo jeżeli wziąć pod uwagę potencjalne scenariusze, które mogą się dziać po prezydenturze. Już abstrahuję od tego, jakie ma obecnie poglądy i związki pan prezydent ze swoim obozem politycznym. Ale jeżeli brać pod uwagę scenariusze potencjalnych zmian na scenie politycznej, że pan prezydent jednak mógłby się zaangażować z premierem Morawieckim w budowę pewnego nowego
konstruktu na scenie politycznej, umiarkowanie prawicowego. No właśnie, no to umiarkowanie prawicowego. Tak, ale on dlatego ten przekaz nie był tak diametralny, na zasadzie nie i koniec, tylko to było puszczenie takiego oka. Nie jestem zupełnie przeciwnikiem, ale muszą być spełnione pewne ważne dla mnie, dla konserwatysty i dla innych konserwatystów warunki. Czyli prezydent działa już dzisiaj tak naprawdę z myślą o tej swojej przyszłości politycznej, ale i aktywności po zakończeniu prezydentury. To jest hipoteza, bo my nie wiemy, co się dokona, jest hipotezą, no to jest jasna sprawa. Co się zrobi. Prawie się dałem wczoraj kupić na prymaprilisowy żart, że pan prezydent zgodzi się wcześniej ustąpić, żeby wyjechać jako ambasador Kanady na 5 lat i mieć tam święty spokój. Oczywiście jest to żart prymaprilisowy, ale on przypomina o jednej rzeczy. Prawdopodobnie pan prezydent nie porzucił jeszcze myśli o tym, że mógłby być aktywny w stosunkach międzynarodowych po zakończeniu swojej prezydentury. Ja co prawda nie wiem, w jakiej roli, bo wszystkie te najważniejsze elementy zostały już właściwie rozdane, a w Unii Europejskiej raczej pan prezydent kariery nie zrobi. Natomiast myślę o NATO oczywiście, że tutaj już raczej kwestie są przesądzone. Natomiast tutaj akurat potrzebowałby przychylności rządu, więc też nie może wtedy iść na wojnę rządu. Ale jeżeli byłaby to formuła, byłby to scenariusz budowania jakiegoś nowego obozu prawicowego, umiarkowanej, otwierającej się na centrum prawicy, to z jakąkolwiek zdolnością koalicyjną. Tak, to on musi po pierwsze się odróżnić od obecnej koalicji, szczególnie od lewicy, a z drugiej strony nie może sobie zamknąć drogi do umiarkowanego wyboru. Pana zdaniem te doniesienia, te plotki, te przypuszczenia o tym nowym konstrukcie na polskiej scenie politycznej, czyli partia założona przez właśnie pana Dudę, pana Morawieckiego, Mastalerka, Bielana, to jest rzeczywiście coś, co ma szansę powstać? Po pierwsze ze względu na liczbę liderów w jednym miejscu, no bo to jest rzeczywiście dość specyficzna konstrukcja wtedy. No i czy Jarosław Kaczyński w ogóle pozwoli na powstanie czegoś takiego, albo jest już tak słaby, że nie będzie miał nic do powiedzenia? No właśnie. Tu jest kilka zmiennych, które trzeba sobie podstawić. Po pierwsze, ten 25 rok to jest też teoretycznie zmiana lidera w Prawie i Sprawiedliwości, chociaż Jarosław Kaczyński, który początkowo zapowiadał, że 25 będzie jego zakończeniem kariery politycznej, powiedział, że będzie duże, ale nie wiadomo, jak będzie sytuacja. Zobaczymy, jak wyjdą wybory samorządowe, a tym bardziej do Parlamentu Europejskiego, które dla mnie będą ważnym sprawdzianem kondycji takiego rozwiązania organizacyjnego polskiej prawicy, jaki mamy dzisiaj. To jest po pierwsze. Po drugie, może okaże się, że przywództwo nawet wciąż formalnie prezesa Prawa i Sprawiedliwości jest tak słabe i tak kwestionowane, że jednak pewna poważna grupa polityków prawicy zdecyduje się na nowe rozwiązania. Trzecia rzecz. Zagadką pozostaje potencjalna współpraca z tą konserwatywną częścią obecnej koalicji rządzącej. Przecież nie jest tajemnicą, że uśmiechano się do PSL-u. Widać to było momentami również w ostatniej kampanii do Sejmu i Senatu, że PSL w istocie wcale nie musi być wrogiem w PiS-u, tylko po pewnych przemianach może być częścią dużego, szerokiego obozu chadecko-konserwatywnego. I teraz jest pytanie, jak sytuacja potoczy się w koalicji rządowej i czy będzie w ogóle pole do, mówiąc brzydko, wyszarpania tego PSL-u i w jakiejś współpracy. No, na razie wątpię, żeby liderzy PSL-u taki scenariusz budowali, że oni z Morawieckim, a tym bardziej z Bielanem będą współpracować, ale ja wiem, że w polityce nie da się wykluczyć tego, a to jest daleka, jednak ponadroczna perspektywa. Panie doktorze, a jak daleko idącego trzęsienia ziemi spodziewa się pan w kontekście tej akcji nie pierwszej, znaczy właściwie pierwszej, ale nie ostatniej, w związku z doniesieniami o finansowanie przez Kreml polskich partii i polskich polityków? Na razie to są tylko spekulacje, bo służby nie zdecydowały się na przekazanie nam dalej gdyby idący. Się to potwierdziło. To Czesi chyba byli bardziej tak, no bo to u nich otwarci, był ten portal zainstalowany. Byłby to bardzo poważny element. No wiemy, jak wygląda ta linia podziału w związku z wojną na Ukrainie.
i jak można odbierać współpracę z Rosjanami. To jest, myślę, że to byłoby bardzo poważne dla kondycji polskiej sceny politycznej, a szczególnie kondycji prawicy, no bo jeżeli potwierdziłyby się te doniesienia, że mogą znajdować się bardzo poważne nazwiska na tej liście w ramach siatki prorosyjskiej, to ja nie wyobrażam sobie, żeby to przeszło bez echa. Ale powtarzam, to jest tylko czekamy kwestia na spekulacji, nie jestem oczywiście w stanie nic powiedzieć. Budka, Sienkiewicz, Hetman, być może Siekierski i być może Hennig-Kloska. To jest te pięć nazwisk, które podobno mają pożegnać się z rządem premiera Donalda Tuska. Część ma startować w wyborach europejskich. Takie odświeżenie gabinetu premiera Tuska to będzie złapanie świeżego powietrza, czy raczej dowód na to, że nie wszystko wyszło? No, czy to jedno i drugie. Mhm. To też jest krąg spekulacji. Nie wyklucza się. No jasne. Chociaż rekonstrukcję 19 marca premier zapowiedział, tak czy inaczej. Tak, rekonstrukcja jest zapowiedziana, natomiast ten krąg ministrów, którzy mogliby być, mówiąc brzydko, wymienieni, jest wciąż chyba jednak niedomknięty i niedookreślony. Byłoby to oczywiście pewnego rodzaju aksamitne lądowanie, bo niezesłanie, że tak powiem, w tę sferę niesławy politycznej, ale zaproponowanie pewnych nowych rozwiązań, czyli start do Europarlamentu. Oczywiście drugą rzeczą, o czym prawdopodobnie pan premier Tusk jednak pamięta, to jest to, że to jest rząd koalicyjny, a więc jeżeli na przykład Trzecia Droga powie, że absolutnie nie zgadza się na wymianę ministra rolnictwa, to myślę, że nawet daleko idące szczere chęci i gorące chęci pana premiera mogą się okazać bezskuteczne, bo takie są reguły funkcjonowania rządu koalicyjnego, a drażnienie Trzeciej Drogi nie jest dobrym rozwiązaniem dla stabilności układu władzy. Więc myślę, że kwestia jest otwarta i zależy od tego, na ile skłonni do takiej dyskusji będą koalicjanci i na ile pozwoli to koalicjantom wyjść z polityczną twarzą, że to nie jest klęska ich ugrupowań, tylko jest to po prostu kwestia usprawnienia funkcjonowania wspólnego koalicyjnego rządu. No akurat pani redaktor wymieniła tych ministrów, których uznaje za słabe elementy tego rządu i wcale bym się nie czuł zaskoczony, gdyby to w ten sposób do rekonstrukcji doszło. No dobrze, i na koniec, panie doktorze, jeszcze dwa słowa o naszej polskiej konstytucji. 2 kwietnia 97 rok, czyli 27 lat temu dokładnie została uchwalona też jakby nie było, polska konstytucja. Czy pana zdaniem ona wymaga daleko idącej renowacji, po wszystkim, co się przez ostatnie lata wydarzyło, pewnych niedostatkach i no, niektórzy mówią dziurach, które wypłynęły w związku z pewnymi sytuacjami, jeżeli chodzi o ustawę zasadniczą, czy nie ma tak doskonałego aktu prawnego, którego nie dałoby się w jakiś polityczny sposób wykorzystać, nie tak, jak się powinno wykorzystywać. Tak, i bardzo dziękuję za tak sformułowane pytanie, bo to pozwala na zaakcentowanie jednej kwestii. Nie wiem, jak cyzelować przepisy konstytucyjne, nie wiem, jak postarać się napisać konstytucję najlepiej, jak się to da, jeżeli nie ma dobrej woli realizacji przepisów, właściwej interpretacji, to po prostu żadna konstytucja nie przetrwa. Prawdopodobnie Amerykanie, gdyby nie ich kultura polityczna i prawna, mieliby już 7 czy 8 akt o randze ustawy zasadniczej, a tak mają ten sam z 1787 roku. I no i pewien paradoks polega na czym? Że z jednej strony ja jestem głęboko przekonany, że 27 lat temu przyjęliśmy bardzo dobry akt. Nowoczesny, demokratyczny, uwzględniający wartości różnych części polskiej sceny politycznej, ale też i różnych odłamów polskiego społeczeństwa. Ale niestety nie przewidziano pewnych elementów, pewnych scenariuszy, pewnych procedur na złe czasy. Pisano konstytucję na dobre czasy, a przyszły złe. I w związku z tym ja jestem przekonany, że nawet ten dobry akt trzeba jednak poddać przeglądowi i rewizji. Ja do udręczenia, do znudzenia powtarzam pewien argument, również rozmawialiśmy z panią redaktor na ten temat kilka razy, że mi brakuje takiego przepisu w obecnej konstytucji, który był chociażby w marcowej, czy wcześniej w 3 maja, że co ćwierć wieku dokonuje się przeglądu rewizji konstytucji pewnie. I dokonuje się rewizji, pytanie, czy dzisiaj jest klimat potrzeba do tego, żeby robić rewizję konstytucji, no nie, panie doktorze. No więc właśnie. Założenie akademickie jest takie. Wiemy,
jak została osłabiona konstytucja i gdzie były jej braki, gdzie się ujawniły te braki przez ostatnich 8 lat i wiedzielibyśmy prawdopodobnie bardzo szybko, co z tym zrobić, ale druga rzecz jest taka, że nie ma tej większości, która byłaby skłonna, bo ja nie widzę entuzjazmu też, Prawa i Sprawiedliwości do zmiany, ale też trzeba by zobaczyć, czy cała koalicja rządząca dzisiaj jest gotowa na pewne zmiany. No tak czy inaczej, 27 lat temu uchwalono konstytucję, która obowiązuje do dziś. Niektórzy troszkę od tej konstytucji odchodzili w ostatnim czasie, ale być może teraz już będzie tylko lepiej. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję doktor habilitowany Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Tą rozmową kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu. Bardzo państwu dziękujemy za tak liczną obecność po świętach. Wracamy do państwa oczywiście jutro.